Oj, ta Patrycja. Zawsze musi spać, spać i spać. Ale widzicie, że to jest już odcinek 98. Dobra. Patrycja, wstawaj. Już wstaję. Co jest? Gdzie jest mój brat? Twój brat jest na koloniach. Z Masonem, twoim chłopakiem. A, no dobra. Jak to z moim chłopakiem? No, z twoim chłopakiem. A, no, dobra. Aha, chciałem się zapytać. Mówię ci, że Erik jest na koloniach, dziewczyno, no. Czego ty, cholera, nie rozumiesz? No niczego. No właśnie, dobra. Mogę iść do przyjaciółek? No oczywiście, że możesz, a jakżeby inaczej. To możesz iść. Dobra. Pa, mamusiu. Pa. Tylko wróć przed obiadem. Dobra, wrócę przed obiadem. Ej, ciekawe, gdzie Patrycja, nie? No. No, bo zawsze ona się spóźnia. Nie zawsze, Agata. No właśnie, no. Dobra, idź. Elo, dziewczyny. No, siema. Siemka. Elo. Hejka. Siema. Co tak stoicie? Nie wiem, stoimy aż przyjdziesz. No właśnie, no. Dobra, ale chodźcie, możemy się ustawić do zdjęć. Świetny pomysł, dobra. Chodźcie, ustawimy. Dobra, weź ty, Cornelia, nie pandol. No dobra, ja tylko mówię. No właśnie, dobra. Chyba tak już jest, nie? No. Kurde. Dobra. 3, 4. Dobra, mamy to. Chyba, że jeszcze jedną fotkę chcecie. Nie, ja już mi się odechciało robić fotek, a wam? A nam też. I dobra, to co my teraz robimy? Nie wiem. Albo nie. Poczekajcie, jeszcze jedną foteczkę zrobimy. No, dobra. Albo nie, już dobra, już start. Weź ty się, Cornelia, trochę zdecyduj, co? No. No właśnie, dobra, możemy sobie pogadać. Albo chodźcie, idziemy na lunch. Ale że w samą porę, że iść na lunch? A w ogóle, która jest godzina, Patrycja? 11:50, a co? Się pytam tylko. Nie, nieważne, dobra. No dobra, możemy sobie pogadać. Możemy iść do Maka. Przecież już wczoraj byliśmy w Maku, człowieku. Aha, no dobra, no to może gdzieś indziej pójdziemy, ale chyba nie. Jeśli tak dalej pójdzie, to wiesz, co się stanie. To co? Jajco. Dobra. Ten. Możemy sobie pogadać. Coś tam, nie? Bo wtedy ten. No, bo wtedy musimy iść na lunch. Zjeść coś. Nie wiem co. Ej, dziewczyna, wy jesteście głodne? Bo ja chyba tak. My nie jesteśmy głodni. Aha, dobra. No to możemy iść na lunch. Przecież mówiłyśmy, że nie idziemy na lunch, że nie jesteśmy głodne, a ty jesteś. No dobra, to przyniosę wam coś do żarcia. Może na pewno coś. No to skocz na chwilę do sklepu po coś. No dobra, Aurora, nie musisz mi mówić, co mam robić. Mogłaś też iść, Antonina, ale szkoda. No co szkoda, Laura, no co szkoda. No nic, no. Antonina, Laura, przestańcie. No dobra, Aurora, już przestaniemy. No właśnie. Ciekawe, kiedy ta Cornelia przyjdzie, nie? No. Ciekawe, kiedy przyjdzie. Gówno mnie to, ale nie wiem, po co przyszło, ale nie wiem co. Dobra. Chyba 10. Ej, dziewczyny, patrzcie, jaką muszlę znalazłam. Miałaś nam coś do żarcia przynieść, a nie jakąś muszlę nam przyniosłaś. Miałaś iść po coś do jedzenia, a nie jakąś muszlę nam przyniosłaś. No właśnie, no... No. Ty to, Cornelia, chyba żeś do reszty zwariowała. Boże. No to ja idę sobie coś kupić, a ty nie, bo ty się nie znasz w ogóle. Ale ja się znam. Cała na pewno. Jeszcze to się okaże. Zaraz ci pokażę, jak wygląda żywność. Bo muszla to nie jest żywność. Wiesz? Wiem. No właśnie. Ja skoczę na chwilę do sklepu, a wy tutaj stójcie na mnie, dobra? Dobra. Dobra, idź już. Dobra. Ciekawe, po co poszła. No, ciekawe. Zaraz się tego dowiemy. Jestem.
Co ty, pizzę nam przyniosła? No a nie? Żebyśmy się poczęstowały. Chociaż jednym. Przecież to jest jeden kawałek pizzy. Nie mogłaś nam przynieść całą paczkę tych pizz, ani jakąś jeden kawałek wzięłaś z pizzerii. Pizzeria jest we Włoszech. No to jak poszłaś po tą pizzę? No szybko do Włoch poleciałam. Chyba do Polski też jest pizzeria, nie? Co ty gadasz, Kornelia Zagub? Przecież pizzeria jest we Włoszech. Jest w Rzymie. W jakim znowu Rzymie? No taki tam Rzymie, no i co cię to? Dobra, no to może jutro skoczymy do tej pizzerii, albo jeszcze dzisiaj, nie wiem. Mi się nie chce do pizzerii, bo jeszcze nie otworzyli pizzerię, człowieku. No wiem, Kornelia, nie musisz się tak drzeć. Boże, się zawsze drzesz. No to nie wiem co, dobra. Każdy po jednym kawałku bierze. O Jezuś, o Jezusie Chrystusie. Co? Najadłam się. A co? Nic, tylko tak się pytam. No właśnie, no to w ogóle ktoś ci pytał o zdanie? Nie. No i chuj, dobra. Ej, dobra, może sobie pogadamy jeszcze, co? No. No dobra, to pogadajmy sobie. Ej, ja idę po coś. Ła! Boże, Kornelia, co ty robisz? Złamałam rękę. Kornelia, nie udawaj. Ale ja mówię na serio. Ała, moja ręka. O Boże, to chyba to poważna sprawa. Dobra, może zaraz przyniosę po telefon. Nie, ciekawe gdzie jest, ale chyba w moim domu. Dobra, idę. Dobra, szybko, jaki to był numer? Chyba 999, dobra, dzwonię. 999. Halo? No halo. No halo. Dzień dobry, z tej strony Aurora Spaniel. Chciałam zgłosić, że moja koleżanka się potknęła się i złamała rękę. O Boże, Jezu, to poważna sprawa. No poważna, a jaka ma być? Niepoważna czy co? Boże. Niepoważna to chyba za mało. No właśnie, niepoważna to chyba za mało. Trochę za małe słowo, ale dobra. Spoko. Jezu. Kornelia się... Wie pan co? Bo Kornelia się potknęła o ten kant. Nie wiem, to nie był kant, ale chyba dobra. O to gówno się potknęło, o to białe coś, ale nie, o podłogę się potknęła. O. I proszę szybko przyjechać. Dobrze, już zaraz przyjedziemy. Już wysyłam kareczkę. A w ogóle kto to mówi? No ja, pan Kotek. A, dobra, no to do jedzenia panu. Do jedzenia. O Boże. Wytrzymaj jeszcze chwilę, Kornelia, dobra? Dobra, ale naprawdę boli mnie ręka. No to mogłeś uważać do jasnej cholery. No i widzisz, co zrobiłaś? Boże. Ty to, Kornelia, jesteś takim mułem, że wiesz, no właśnie. No ale ja nie jestem mułem. No i co, że ty nie jesteś mułem? Dobra. Dobra, kolejna, chyba trzecia misja z rzędu. Chodź, niedźwiedź. Jezu, Kotek, ty zawsze musisz nas na misję gdzieś prowadzić. No ale to coś poważnego. Niedźwiedź, Boże. Ty to jesteś taki, wiesz. Taki nie wiem po prostu. Wariacik po prostu jakiś jeden. Dobra, chodź. A masz jakieś ten? Nosze? Nie mam żadnych noszy, no co ty? No to, Boże, mogłeś spytać panią doktor, czy to jest, czy to gówno jeszcze go nie ma, rozumiesz? Nie, ale ty jesteś, dobra, chodź. Dobra, zawieziemy ją do szpitala. Dobra, chodź, uniosę. W ogóle, niedźwiedź, nie pomagasz w ogóle, nie pomagasz w ogóle z naszą konstrukcją, nie pomagasz. Ja pomagam. No, czy ja wiem, czy pomagasz, czy nie, ale dobra. Dobra, unoś ją. Ona chyba nie oddycha, coś mi się wydaje. Chyba oddycha, nie wiem, dobra. Idziemy sprawdzić to do szpitala. I jeszcze trzeba bandaż założyć, bo chyba ręka jej boli. A którą rękę złamała? Nie wiem, zapytam się Korneli. Kornelia? No? Którą rękę złamałaś? Lewą. A, dobrze, że nie prawą, bo prawą byś nie ten. Nic nie robiła. Szkoda, że ma tylko ten, jedną rękę, nie? No. No dobra. Dobra, zawieziemy ją do szpitala.
To chyba było coś poważniejszego, ale dobra. Możesz niedźwiedź przestać biadolić? O Jezu. Możesz niedźwiedź przestać biadolić? No mogę. No właśnie. Dobra, chodź. Dobra, cofam. Ej, no co ty robisz do cholery? No cofam, do szpitala cofam, Boże. Ty zawsze masz problem do wszystkiego. Do wszystkiego masz problem. Boże, ale się pokłócili, nie? No. Ej, zobaczymy, czy Korneliusz jest w szpitalu. Jeszcze nie, jej nie przywieźli, człowieku. No właśnie, jeszcze jej nie przywieźli. A, no to trzeba poczekać. No właśnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. W ogóle ten... Nie wiesz, kotek, co ty robisz. Nie wiesz. Oj, niedźwiedź. Ty zawsze jesteś taki markotny. Dobra. Zawieź. Gdzie ja jestem? W szpitalu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. O, to pewnie Kornelia, tak? Tak. No dobrze, no to zaraz przyniosę ci bandaż. Co to bandaż? Proszę bardzo. Załóż sobie i to po... I będziesz musiała leżeć w szpitalu przez 5 dni. Przez 5 dni? No a jak? Przez 6? Przez 5 dni masz leżeć w szpitalu. A, dobra, spoko. I zaraz przynieść ci jakieś śniadanie, żebyś mogła sobie zjeść. Sobie, żeby trochę twoja ręka była już w lepszym stanie. Dobra, zakładaj ten bandaż. Dobra, poczekaj. Poczekaj chwilę, Kornelia, bo bandaż nic nie dał, dobra. Dobrze, proszę pani. Dobra, trzeba jakąś lepszą plastelinę włożyć, bo to w ogóle cię nie chce przyczepić. Boże, Boże święty, dobra. Wyciągam jakąś plastelinę. Tom z Wośpa. Teraz to. Wyciągnę jakąś lepszą niebieską plastelinę, bo ty w ogóle nic nie umiesz zrobić. W ogóle. No właśnie, niedźwiedź, ty w ogóle nic nie umiesz zrobić. Dobra, czy kozie jakąś lepsze to przykleić? Dobra, Kornelia, daj mi twoją rękę. Też trzeba to uzupełnić, bo ta plastelina była trochę za słabsza. Dobra. Teraz musisz leżeć w szpitalu i będę przynosiła ci jakieś śniadanie. A muszę tutaj ile dni siedzieć, bo już zapomniałam. Przez 5 dni masz siedzieć tutaj w szpitalu. A, przez 5 dni, no to krótko. Na pewno. Dobra. Dobra, wy obydwaj idźcie do karetki, a ja ten. Robię śniadanie dla Kornelii. Dobrze. A wy możecie sobie pogadać sobie w tym ambulansie. No. No właśnie. No to możemy sobie pogadać trochę o coś. Dobra, ale przynoś sobie Kornelii śniadanie. Prawda? Prawda, pani doktor, prawda? No dobra, no to ja już przygotuję ci śniadanie. Zaraz wracam. A tak w ogóle to jestem z LPS w jogurtach Miami. Z Biedronki. O. Dobra, idę robić Kornelii śniadanie. Szkoda, że złamałam rękę. Trudno. Trzeba poczekać trochę, żeby się ten... Zagoiło, ale dobra, spoko. Niech się zagoi, jak się chce. Boże, ja to jestem taki debil, że no, że nie uważam, co robię. Aurora miała rację, po prostu. O, już przywieźć śniadanie. Proszę bardzo, Kornelio, to masz sushi. Prosto z pieca. Aha, prosto z pieca. Kto by pomyślał, żeby był prosto z pieca, co? Nie wiem, dobra. Trzymaj śniadanko. Ten komputer trzeba odnieść. Dobra, masz. Zjedz sobie na spokojnie. A potem ten. Przez 5 dni poczekasz, aż twoja ręka się zagoi. No, także tak. No dobra. No właśnie. A mogę zaprosić przyjaciół? No oczywiście, ale... No, może twoje... Mogą twoje przyjaciółki cię odwiedzić. Dobra, zadzwonię do nich. Komputer. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Jak z Kornelią? A dobrze, ma teraz zakładany bandaż na lewej
na lewej ręce i chciałam wam państwo, żebyście mogli przyjść ją odwiedzić, zobaczyć ją. Dobrze. Już zaraz tam będziemy. Dobrze. A która jest godzina? 12:03. Aha. Dobrze. No to zaraz do Kornelii przyjdziemy. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Ja już chyba też idę. Albo nie. Ja sobie postoję trochę tutaj. Się coś porobię. Dobra. Porobię sobie coś na kąpie. Ty Kornelia sobie jedz w razie czego. Dobrze? Dobrze. Ale pyszne te sushi. Dobra, teraz sobie robię coś przy kąpie. Kurde, czemu to gówno nie działa? Dobra, zrobię tak. Dobra, chyba jest. Ej, dziewczyny, chodźmy, chodźcie, zobaczmy co u Kornelii. Dobra. Dobra, dziewczyny, chodźcie. Dobra. O, to państwo jesteście tą koleżanką? Tak. Aha, dobrze. No to ja coś zrobię przy kąpie, a wy sobie odwiedzajcie tą koleżaneczkę. Dobrze. Boż, Kornelii. Jak ty w ogóle wyglądasz z tą ręką? Okropnie. Jesteś w bardzo cholernym stanie. Mogłaś uważać, gdzie biegniesz, a nie. Ale ja chciałam tylko po coś do picia. No dobra, no to zaraz ci coś przyniosę. Mam coś dla ciebie. Zobacz. Masz pićku. Ej, co ty w ogóle dostałaś? Dostałam od pani sushi. Dobra, zjem to dalej. Czy pani zjadła cały sushi? To się bardzo cieszę, moja droga. Dobra, ja sobie coś robię. Cholera, czemu to gówno znowu nie działa? Dobra, mam. Dobra, masz coś świeższego. To jest kawa dla ciebie. I będziesz mogła to pić. A w ogóle, ile dni musisz tu być? 5. Aha, czyli 5 dni musisz być. No a jak? 7? No nie 7, no 5. Proszę pani, ile dni Kornelia musi tu być? Przez 5 dni. Przez 5 dni. A, 5, dobra. Dziękujemy, że przez 5. No właśnie. No dobra, pij sobie. Dobra, Kornelia, pij sobie, już ci nie przeszkadzamy. Nara. Narka. Dziewczyny, chodźcie. Dobra, już idziemy. Chodź, Laura, idziemy. Dobra. Trzymaj się, Kornelia. No, nara, dziewczyny. Już. Trochę okropnie się źle czuję, ale dobra. Nie wiem, czy wiecie, ale Aurora i dziewczyny chyba ten... dały mi w zamian coś, za co bym kiedyś awanturę nie zrobiła w szpitalu, tak jak w odcinku 90. Dobra, muszę pić tą kawę mrożoną. A w ogóle Aurora mi nie mówiła, jaka to jest kawa. Czy mrożona, czy jakaś ciepła? Nie wiem, nieważne. Boże. Ale szkoda, że zwichnęłam sobie rękę. No ale by fajnie było, żebym poszła z dziewczynami na lody, na jakieś tam, nie wiem, na obóz harcerski. A w ogóle Aurora poszła z Patrycją na obóz harcerski w odcinku 60. Koniecznie zapraszam, jak jeszcze tego nie obejrzeliście, tego odcinka 60. Tam, nie wiem którego, ale chyba 60 odcinek to był, jak dobrze pamiętam. No, bo nagrałam to, ale dobra. Ale znaczy mi w odcinku 60 mnie nie było, bo ja z Agatą poszłam na kolonie w odcinku 60. Ale nie było tego pokazywane, ale dobra. I zaraz będzie to pokazywane. Jak poszłam z Kornelio... To ja jestem Kornelia, znaczy z Agatą poszłam na kolonię. A Patrycja poszła z Aurorą na obóz harcerski. Z Erykiem, Staśkiem i Henrykiem. I jeszcze z Godzillą, cioci tej Patrycji i z małą Patrycji, czyli Kamila. Jak dobrze pamiętam, ale chyba nie wiem. Dobra. Dobra. Dziewczyno, chyba zaraz... Kornelio, chyba zaraz musisz wyjść. Nie muszę wyjść. No, no co pani wygaduje? Przecież mówiła pani, że przez 5 dni mam leżeć w szpitalu. A, no, to przez 5 dni, dobra. Co, odpoczywaj, a ja sobie coś robię. Dobrze. 5 dni
później. No dobrze, Cornelio, możesz już wyjść ze szpitala. Dziękuję. Do widzenia, pani. Do widzenia. Weź sobie kawę, bo to twoja przyjaciółka zrobiła kawę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Słuchajcie, już 5 dni minęło. Chyba Cornelio już wyszła ze szpitala. Może. Może jakby inaczej. Cześć, Cornelio. Cześć, 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 cześć. No hejo, dziewczyny. No i jak? Jak tam twoja ręka? A, trochę od razu lepiej. Aha. A co, wypiłaś już tą kawę? No, trochę tak, już wypiłam. Dobra, to pokaż, ile zostało. A mało, dobra, to... Za ciebie to wypiję, dobra. Dobra, i wywalę go do śmietnika. Dobra. Wiesz co, Cornelio, albo mój ten... I co? Wyszłaś ze szpitala? No, wyszłam. Aha, dobra. Dobra, wiesz co, bo my idziemy do chałupy. Możecie iść ze mną do chałupy. A nie, bo Patrycja jeszcze idzie do mojej chałupy. Dobra. A dobra, Patrycja, ty to możesz iść do swojego domu. Dobra, Aurora, nie musimy mówić. No dobra, ja tylko ci mówię, nie? No. Dobra, Cornelia, chodź do mojego domu. Dobra. Tam się napijesz ciepłej herbatki. No, wiem o tym. Dobra. Ja z Cornelią idziemy do mojego domu. A wy idźcie do swojego domu. Dobra. Chodź, Cornelia, napijesz się czegoś ciepłego. Albo nie. Zaraz po coś do ciebie przyjdę. Dobra. Spoko. Masz świeży kubek gorącej herbaty. To na pewno bardzo pomoże. Masz. O, dzięki ci bardzo. Ale nie jestem chora. No tak, ale twoja ręka. A, no, dobra. Chodź do domu. Chodź, Cornelio. Szkoda. Już cię nie wyzywam, dobra? Dobra. Szkoda, że złamałeś rękę. No szkoda, wiesz? Wiem. Dobra, chodź. My idziemy, dziewczyny, nara. Do później. Do później. Dobra, no to ja też idę do nara. Narka. Pa, Patrycja. Nara, Agata. Dobra, idę do domu. La, 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 la. Chyba Eryk będzie długo na koloniach, ale dobra, spoko. Jeszcze jakoś późno nie wracał, ale dobra. Cześć, mamo. O, cześć. Cześć, Patrycja. Dobrze, że wróciłaś przed obiadem. Dzięki. Słuchaj, bo ja musiałam gotować, posprzątać twój pokój. No i trochę świetnie było. Jak było z dziewczynami? Dobrze było. Mamo, w ogóle nie uwierzysz, co Cornelia zrobiła. Co? Cornelia złamała rękę. O Jezus Maria, to Corneli... To mogło być coś poważnego. No, wtedy Aurora zadzwoniła po karetkę... I chyba Cornelia nie jest chyba w najlepszym stanie, ale chyba jakoś mi się wydaje, że jest. Że chyba nie jest w najlepszym stanie. A którą rękę się złamała? Lewą. Dobrze, że nie prawą, to by mogła pisać długopisem. Jakiś dokument. Albo nie wiem co. Wiesz, ile musiała Cornelia leżeć w szpitalu? Ile dni? 5. Aha. Tak pani doktor powiedziała Cornelii, że 5 dni ma zostać w szpitalu? No. Aha. No, ja też kiedyś tak miałam, że wiesz, że jak byłam mała jeszcze i byłam z rodzicami, to jeszcze złamałam prawą rękę. O Jezus Maria, to nie mogłaś żadnego wypracowania pisać. No nie, a jak żeby inaczej. Dobra. Już ci o tym nie gadam, ale dobra. Idę spać. A gdzie jest Eryk? Będzie długo na koloniach. Wróci o 18 w domu. Aha, dobra. No, wróci o 18 w domu. Będzie sprzątał. No takie tam rzeczy. Dobra, idź spać. Dobra. Potem później cię obudzę. Dobra. W następnym odcinku cię obudzę. Dobra.